Proszę Państwa, podziękujmy oklaskami Pani. Jest córką jednego z ludzi latających w polskim lotnictwie i w tej linii wojskowym. Ludzi, którzy, proszę Państwa, tworzyli to lotnictwo. Dbali o bezpieczeństwo tego kraju. Wojsko Ludowe, Lotnictwo Ludowe, no co to, ktoś wymyślił takie nazwy, to co, to ma być złe? Nie, proszę Państwa, to jest ciągłość. To jest pewna ciągłość. Tak jak ci ludzie w 18 roku, którzy tu zdobyli i latali na pierwszych austriackich samolotach, potem latali na Polski, a potem byli tu Niemcy, a potem byli tu Rosjanie, a potem byli tu Polacy. No to co, mamy na to rozdanie się tego wyżyć, mamy o tym zapomnieć, my po prostu powinniśmy o tym pamiętać. Powinniśmy pamiętać i o złych, i o dobrych rzeczach. To w ogóle przeczytać jest członkinią Stowarzyszenia Most Kobiet. Proszę Państwa, współorganizatorka Małopolskiego Kongresu Kobiet i ta Pani zaprasza wszystkie Małopolanki na kongres, który odbędzie się w Krakowie w marcu 2014 roku. Zwrócić uwagę, jego uszczerzenie w układzie T, czyli statecznik poziomy jest bardzo wysoko, bo robią coś, proszę Państwa, niezwykłego. Muszą wziąć pod uwagę problemy. Muszą pomyśleć o wszystkim, żeby stworzyć dobry, bezpieczny samolot, czy to sportowy, czy wojowy. Proszę Państwa, kobieta za sterami samolotu, kiedyś coś dziwnego może, a już przed wojną nic dziwnego. Proszę Państwa, Pani Jadwiga Piłsudska jako młoda dziewczyna uczyła się latania, mając lat 16. Było wiele kobiet, które już przed wojną w Polsce latały. W Niemczech, proszę Państwa, sławna niemiecka oblatywaczka, Hanna Reitsch. Postać dla niektórych bardzo kontrowersyjna. Ona się przyznawała do swojego wielkiego zaangażowania. Ona uwierzyła Hitlerowi, ona się nie wstydziła do tego przyznać. Jak Państwo widzicie, na pikniku nie tylko latają samoloty, latają też papiery. Silny wiatr. Proszę Państwa, przy okazji znowu wspomnę, że jak co roku wystawia się u nas krakowska firma Fotoplus, która sprzedaje sprzęt fotograficzny. Nie chcę za dużo mówić, ale jest to firma dobra. Warto tam zaopatrzyć się w sprzęt, gdybyście Państwo chcieli kupić coś firmy Canon albo firmy Nikon. Ale ja się nie dziwię. Sam bym starał się tam blisko wylądować. Z uwagi na zasięg mikrofonu nie mogę podejść. Ale gdyby Pani podeszła do mnie na moment, byłbym wdzięczny. Proszę Państwa, tak przy okazji, ta firma nawet Państwa zaprasza tutaj u siebie. Jest oflagowana, można ją tam łatwo rozpoznać. To będą trzy całkowicie metalowe samoloty. Bardzo ładnie skonstruowane, napędzane silnikami firmy Rotax. Na początku miały latać na Limbachach, czyli na Volkswagenach przerobionych do celów lotniczych. Silnika z Volkswagena. To już są silniki firmy Rotax. Samolot, który się zaczął bardzo dobrze sprzedawać. Amatorzy, nie zawodowi, pokażę Państwu, co potrafią. Ciasny szyk, pomimo przeniżenia, jest układem, gdzie piloci muszą wzajemnie się na siebie uważać. Ten prowadzący musi mieć nadzieję, że prowadzeni przez niego zachowają odpowiednią ostrożność. A te trzy prostokątne płaty, samoloty mają swojego przodka we Francji, tam powstał przodek ich i potem w Czechach i Polsce w oparciu o ten francuski samolot zrobiono takie własne udoskonalenia. W taki sposób, aby francuska firma nie rościła sobie pretensji o jakieś naruszenia praw. Proszę Pani, jak Pani ocenia w ogóle swój samolot? Na pewno Pani go dobrze ocenia, ale tak naprawdę. Jest Pani zadowolona na pewno z zakupu, bo inaczej Pani by tym nie latała. Tak, samolot jest bardzo fajny, mało pali, dość dużą prędkość przelotową na było 90 to powiedział, aby to nie takie medyczne sposób kapitalne. Dzień, proszę Panie, z tym zachowaniem, czy można to zachować samolotu, że to
Podobno by być, że raczej jest inaczej traktowany przez kodeks karny niż inne rodzaje broni. To jest naprawdę żartanie. Naprawdę? Panie, odgrywacie coraz większą, zawsze odgrywałeś podobną rolę w przyrodku. Prowadzący serce na przykład. Pani Janisz raz powtórzył, że tak sprawiony serce, że nas odpada. A to na tym? Po to się wyjdzie. Aż tyle razy. Bez zajemności. W każdym razie, proszę Państwa, proszę Panowie, nie ograniczajcie mistrza, to wiecie, że to trzy kraje, które ma być zwiększy, Rosja, dziecko, dziecko, które wszystko jest różne. Proszę Państwa, to drewni od niego będą na prawą noc. Na początku drewniarze, potem metalowy kabuk sprowadzi. Leci do Ciebie, Dawid. A skrzydło całkowicie komputerowe. Ekstra, że jest to już samolot, który ma 20 parę lat już wyjdzie konstrukcję. Dalej jest produkowana i dalej jest używana i produkowana. Dlatego, że jest to bardzo dobry samolot akrobacyjny, również do szkolenia na ten samochód tu stoi, bo przynajmniej nie wieje umyśliwa. Pan Zimmerman odwiedza regularnie nasz kraj, bardzo nas polubił. Między innymi dlatego, że jego żona jest Polka, to na pewno troszkę pan sympatii dla naszego kraju sprowadziła. Zresztą muszę Państwu powiedzieć, że to nie jest prawdą, że Niemcy mają jakąś niechęć na Polkę, to jest wielka historia. Jak się świadomie wykorzystuje emocje narodowe, wkreśla się je. Niepotrzebnie się to robi jeszcze dzisiaj, w XXI wieku. No jest, jest zjednoczona, ale może nie tak do końca, jak się to wyważeni. Ale jest. No. Proszę Państwa, dzięki tej zjednoczonej Europie, tej ułomnej Europie nie ma wojny. Tyle lat może to być, nie ma żadnego wyjścia. Może kiedyś on da szansę. Na szczęście zachowano na tyle równowagę się, że fuck!
Kamisza Wydziela. Właśnie się wystawia.